Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część druga. Wykopaliska na Rydnie z profesorem Stefanem Krukowskim. Rydno to jest miejscowość wymyślona przez profesora Krukowskiego. Nie ma czegoś takiego na mapie. To jest kompleks kilku wsi, na których się skupiły stanowiska paleolityczne, dlatego że w Grzybowej Górze była wychodnia, czyli miejsce, gdzie na powierzchnię wychodziła ruda hematytu czerwonego, który stanowił bardzo ceniony w całych pradziejach surowiec do wyrobu czerwonego barwnika. Przede wszystkim do celów kultowych, jako że ten barwnik posypywano zmarłych, to była magia sympatyczna, która miała spowodować, że to jest krew, czyli życie, że on, ten zmarły znowu powstanie, no bo mu krwi dano i tak dalej. I to jest na całym świecie w ten sposób był używany, ale też i do innych czynności gospodarczych, na przykład do wyprawiania skór, czy do malowania siebie, czy do malowania czegoś. Tarto na takich żarnach ten hematyt, on występował w postaci takich ziarenek wielkości ziarna fasoli. No i taki pył, proszek z niego robiono, którym mieszano zapewne z tłuszczem, może z białkiem i stosowano do różnych celów. No i profesor Krukowski dał temu terenowi nazwę Rydno. To było od rycia, że my będziemy ryć, czyli kopać tutaj. No i dobra, miałem przyjechać na to i czekałem na zawiadomienie od pana Szylda, że mam przyjechać i gdzie mam przyjechać i tak dalej. No już długo nie przychodziło to zawiadomienie. Zresztą poszedłem do profesora Kostrzewskiego, który był kierownikiem katedry, z prośbą o pozwolenie na odbycie praktyki tam. A profesor mi powiedział, ja nie mam nic przeciwko temu, może pan jechać, ale wróci pan prędzej niż pan myślał. Dobra, pojechałem. Po jakimś czasie, spóźnione wprawdzie, ale przyszło zawiadomienie od magistra Szylda, gdzie mam się zjawić i tak dalej. No pojechałem tam, no i poznałem wtedy, zobaczyłem po raz pierwszy profesora Krukowskiego. Tam jeszcze byli praktykanci z Krakowa, był Bolek Ginter, a z Warszawy była Sylwia Wierzbicka, trójka nas była. No, profesor mieszkał niedaleko, dojeżdżał jeden przystanek koleją i wysiadał już prawie na naszych stanowiskach pod Skarżyską Kamienną. No i wizytował. No, on był szefem tych wielkich badań, a Roman Szyld był jego zastępcą. Nazywało się to oficjalnie kierownik polny, ponieważ profesor Krukowski zorganizował taką, to była cała hierarchia. On był pierwszym szefem wszystkiego, potem po nim był kierownik polny, potem byli kierownicy w kopni, potem byli zwykli kopacze, a jeszcze jeden był profilowy, który wyrównywał profile. Myśmy z Bolkiem chcieli zaproponować, żeby wszyscy mieli odpowiednie mundury, odznaczenia i żeby mieli na przykład kordy czy też szpady w zależności od tego, ale to było bardzo dobrze zorganizowane. Profesor wysiadał z pociągu i tuż obok był taki duży teren nazwany przez profesora pastwisko. Rzeczywiście było pastwisko i tak wszystkie stanowiska były nazywane pastwisko numer 1, numer 2 i tak dalej. Myśmy kopali, siedzieliśmy w wykopach, wszyscy pracowali, oczywiście widzieli, że profesor wysiadł z pociągu. Przechadzał się koło nas. Myśmy nie widzieli, że on w ogóle jest. Nie wolno było, myśmy byli tak zajęci pracą, że nie patrzyliśmy. On przechodził o 5 metrów od nas, nic. Aż w końcu przechodził i mówił, dzień dobry. A to myśmy mówili, dzień dobry, panie profesorze.
No i on tam sobie z nami chwilę pogadał. Pracownicy nasi to byli młodzież z okolicznych wsi. Oni się go strasznie bali, dlatego że on miał nawyk czy zwyczaj podnoszenia głosu. Zaczynał mówić normalnie, ale po chwili zaczynał straszliwie ryczeć. Oni nie wiedzieli, o co chodzi i bali się go, ręce im się trzęsły ze strachu. No myśmy jakoś się przyzwyczaili. Profesor był ciekawą osobą, niezwykłą. Niewątpliwie był dziwakiem, może nawet więcej niż dziwakiem, ale zrobił wiele wniósł bardzo do znajomości starszych epok pradziejów, paleolitu przede wszystkim. On spowodował, że, co uznajemy jak najbardziej do dzisiaj, że kultury paleolityczne z terenów Polski nie są identyczne do kultur paleolitycznych francuskich. Dawniej się przenosiło automatycznie nazwy kultur francuskich i odnajdywało się je w Polsce. To nieprawda. One bywały podobne, bywały nawet wpływy z terenów Francji, ale to nie było to samo i on to udowodnił. Dalej, on bardzo rozwinął terminologię badań z najstarszych okresów, gdzie używano przede wszystkim krzemienia do wyrobu narzędzi i tak dalej. I stworzył nazewnictwo tych przedmiotów, tych narzędzi czy broni, rodzaju groty strzał, groty oszczepu. Nikt nie wie, jak je nazywano 10 tysięcy lat temu, jakoś trzeba je było nazwać. Część z nich nazwał od funkcji, na przykład drapacze do skrobania skór, czy rylce do rycia czegoś. Część od kształtu, jak na przykład liściak, czyli grot strzały w kształcie liścia wierzby. No i to zostało przyjęte przed wojną jeszcze i do dzisiaj się ta terminologia utrzymuje. Ale z czasem on zaczął, nazwijmy to, wzbogacać tą terminologię. To znaczy zaczął wymyślać nazwy zarówno dla różnych rodzajów typów i podtypów narzędzi, jak też i dla różnych odpadków produkcji w obróbce krzemienia, które powstawały w czasie tworzenia tych rzeczy. I były to bardzo przedziwne nazwy, na przykład rdzeń, czyli buła krzemienna, z której odbijano surowiec do wyrobu narzędzi, nazywał się ujeń, ponieważ był ujmowany przez praczłowieka w ręce. I teraz ujeń, to się nazywa w jego przedwojennej terminologii pięta rdzenia, a w świecie nazywa się płaszczyzna uderzeń, no bo w tym uderzano tłok. No ale rdzenie się dzielą na jednopiętowe i dwupiętowe, ale on ich nie nazywał piętą, tylko to się nazywało knia, nie wiadomo dlaczego. I teraz jednopiętowy to się nazywa jękień, dlatego że było jedna knia. A dwupiętowy się nazywał oskień, tego nie wiem co znaczyło os, ale dwupiętowy. Odłupek się nazywał połd, a wiór się nazywał stang, także to był na przykład ujeń jękień stangowy, czyli po naszemu obecnie rdzeń jednopiętowy wiórowy. Jeszcze było dużo bardziej skomplikowanych tych rzeczy. Z czasem on to rozbudowywał i co gorsza, on tłumaczył jakiś termin innymi terminami. No na przykład, że wiór, czy tam odłupek wiórowo, znaczy odłupkowy, to jest po prostu stang połtowy. Jak ktoś nie wiedział, co to jest stang i co to jest połt, to nie wiedział, co to jest wiórowo odłupkowy i tak dalej. Myśmy się musieli tego nauczyć. Jak pierwszy raz przyszli do mnie, ja siedziałem już na wykopie, bo mi od razu Roman Szyld dał wykop do prowadzenia i zaczęli rozmawiać na temat badań, to ja myślałem, że oni po japońsku ze sobą rozmawiają, no, ale myśmy się tego nauczyli i z nim się tylko tak rozmawiało. Trzeba przyznać, że on świetnie zorganizował te badania. Zdobywał na owe czasy bardzo dużo funduszy na te badania też.
Także to wiele mu nasza prahistoria zawdzięcza. Ale był w ogóle dziwakiem i rozumował w przedziwny sposób. Na samym początku, przez nieporozumienie, on miał do mnie niezbyt dobrą opinię, przez dobrą godzinę to trwało. No, ale potem zrozumiał, że się myli i myśmy byli, muszę powiedzieć, że mocno zaprzyjaźnieni nawet w jakiś sposób. O ile można, młody chłopak w wieku 18 lat z 70-letnim zacnym, sławnym profesorem. Ale on nie był zarozumiały bynajmniej. On, jeżeli ktoś mówił głupstwa, to zaczął na niego ryczeć i w ogóle kończył rozmowę. Natomiast jeżeli ktoś rozmawiał i miał nawet inny pogląd niż on, to on chętnie rozmawiał, byłby była dorzeczna. A o tym, jakie miał dziwne podejście do rozmowy, do dowodzenia, czy przenoszenia wiadomości, na przykład kiedyś na wykopie przyszedł, zabrał mnie na górkę, postawił mnie pod wiatr, ponieważ on się czosnkiem też odżywiał, bo to jest zdrowe. I żeby ten zapach nie szedł na rozmówcę. No i po swojemu do mnie ryknął, czy pańska matka jest praczką? Ja mówię, no nie, panie profesorze, nie. O, to szkoda. No dlaczego, panie profesorze? A, bo ja bym chciał, żeby pan się przeniósł z Poznania do Warszawy, bo ja zakładam pracownię prahistoryczną. Ja bym chciał, żeby pan pracował w tej pracowni. A pan by pewno chciał, żeby matka była, bo pan jest jedynakiem. No, no, ale jakby była praczką, to ja bym dla niej znalazł robotę. No więc wyszło, no, o co chodzi. No więc, no niestety, on potem założył tą pracownię. Zosia Sługostowska na przykład tam pracowała i tak dalej. No zresztą, naprawdę w jakiś sposób myśmy się polubili. On mnie zabierał też, ja byłem dwa sezony, to w drugim sezonie to nawet byłem zaszczytne miejsce, miałem kierownika polnego, bo Roman Szyld był zajęty gdzie indziej wtedy. Ja miałem 40 pracowników, kilku studentów, no, była wielka robota, ale naprawdę bardzo, bardzo to było wszystko ciekawe. I profesor w weekendy mnie zabierał, jechaliśmy pociągiem albo autobusem i pokazywał mi stanowiska, które jeszcze przed wojną kopał, na przykład w Orońsku. Różne. I bardzo się dużo nauczyłem wtedy z nim. Z nim się człowiek nie nudził. Oczywiście trzeba było uważać, żeby jakiegoś głupstwa nie powiedzieć czy coś, ale rzeczywiście dużo się nauczyłem. On nas czasami odwiedzał, nawet w niedzielę pogadać przychodził, przyjeżdżał. Nie cierpiał alkoholu i papierosów. No więc myśmy strasznie uważali, żeby papierosa czasami nie zobaczył, o alkoholu to w ogóle lepiej było nie mówić. I tak to trwało przez te dwa sezony. Potem skończyły się fundusze chyba, tak, bo to on dostawał fundusze z Warszawy. O dziwo z takiego fundacji, takiej fundusz odbudowy stolicy. Jakoś tam otrzymywał, no ale to się skończyło. Ja się zająłem czym innym, no już potem skończyłem studia, zacząłem własne badania wykopaliskowe w Wielkopolsce. No ale po skończeniu lat 70, oczywiście przeniesiono go na emeryturę. On wprawdzie miał jeszcze tą pracownię prahistoryczną, jakiś czas to się też skończyło, już nie wiem dlaczego. No i jako emeryt mieszkał sobie w Warszawie, blisko naszego instytutu zresztą. No i ja sobie myślałem kiedyś, że odwiedzę go, no zacny, starszy, miły, w gruncie rzeczy i mądry człowiek, który wiem, że mnie lubił. No i wlazłem na czwarte piętro, zadzwoniłem, a on w ogóle się ubierał przeciwnie. On w ogóle był rodzajem profesora XIX-wiecznego, ze sposobu mówienia, ze sposobu rozumienia rzeczy i ubierania się.
Chodził zawsze w pumpach, takich spodniach poniżej kolan, w butach juchtowych, takich robotniczych, najbardziej takich surowych, w których można było wszędzie chodzić. I na głowie miał kapelusz w stylu XVIII-wiecznego pszczelarza, martnika. No i ja na tym czwartym piętrze dzwonię, drzwi się otwierają, postać się pojawia, patrzy na mnie i czego pan chce? Ja mówię, niczego, panie profesorze, przyszedłem pana odwiedzić. No, rozpromienił się. Ach tak, no proszę bardzo, proszę, niech pan siada, bardzo się cieszę. Tutaj. I mówi, napije się pan wina? Ja mówię, gdzie, panie profesorze, nie, ja alkoholu nie piję, skąd? Bo mam. I wydobył butelkę lakrymy, takie było wtedy wino lakryma, słodkie. Nalał do dużego porcelanowego kubła pełen kubek i mówi, niech pan pije. No ja zacząłem się dławić ze strachu. No i potem mówi, mam czekoladę. I wyciągnął tabliczkę czekolady i mi wręczył, niech pan je. No ja gryzłem czekoladę, popijałem lakrymą. No troszkęśmy porozmawiali o świecie i ludziach. No ja już trochę półprzytomny po jakimś czasie wyszedłem stamtąd i wiem, że mu sprawiłem wielką przyjemność, bo on miał wielu wrogów, bo on mówił w oczy, co uważał o kim, niekoniecznie słusznie i tak dalej. No ale no także on był trochę samotny chyba tam. No i wyszedłem. To ostatni raz go widziałem, niedługo potem umarł. Także ja mu dużo zawdzięczam. Wielu. On właśnie stworzył rodzaj, co my nazywamy szkołą Krukowskiego. Bo byli inni. Był profesor Sawicki, który był raczej bardziej geologiem niż archeologiem. No i był niezależny od Krukowskiego Waldemar Chmielewski, który był bardzo dobrym specjalistą od paleolitu, ale zupełnie nie mieli nic wspólnego. Nie wiem dlaczego. Nie była to jakaś animozja czy coś. Każdy sobie działał osobno, ale Chmielewski był oczywiście też młodszy od niego dużo i dużo z niego skorzystał, terminologii i tak dalej. No i ta szkoła istnieje. Do niej należą oczywiście Roman Szyld, Bolesław Ginter, panie dwie z Instytutu w Warszawie, Hania Więckowska, Maryla Marczakowa i również Stefan Kozłowski brał udział kiedyś w tych badaniach. No i my mamy swoich uczniów, to już są wnuki Krukowskiego i już się zaczynają pojawiać prawnuki. Także, ale to jest ciągle szkoła Krukowskiego. On oczywiście, jak był już bardzo wiekowy, dalej rozwijał swoją terminologię. W końcu napisał dzieło pod tytułem Skam, to znaczy od słowa z kamienia, wzięte z kamienia. I tam wyłożył właściwie swoją teorię obsurii, czyli mówiąc językiem zrozumiałym, teorię, to się nazywa typologia dynamiczna, czyli sposób podchodzenia ludzi pradziejowych do obróbki, techniki, jakich używali, jakie kolejne były stadia tego tłuczenia i tak dalej. To jest bardzo dobre, bo się poznaje różne sposoby, którymi różne grupy często się różnie posługiwały, można ich rozróżnić i tak dalej. No i teorie obsurdy. Ja kiedyś go spotkałem w muzeum w Warszawie, on tam siedział w magazynie. I mówi, ja dzień dobry, wie pan, dałbym panu do przeczytania moją teorię obsurdy. I dał mi taki, to jeszcze nie było wydane, to był maszynopis, gruby. Mówi, niech pan przeczyta i mi pan powie, co pan o tym myśli. No to ja to wziąłem, ale on mówi, ale jutro mi pan odda. A to miało chyba 200 stron i tym językiem jego. Więc ja tylko zdążyłem się zorientować wieczorem mniej więcej o co chodzi na drugi dzień. No i on mówi, no i co pan myśli o tym? No ja mówię, no to jest ciekawe, no bo to chodzi o tu właśnie technologię i to postępowania kolejne. No i on to potem wydał w wydawnictwie Solineum, gdzie zresztą wydawca pisze, że treść i styl bierze na siebie odpowiedzialność autor. Ja
Do dzisiaj nie rozumiem tego. Są tacy, co to rozumieją, ale nie mogę w to uwierzyć. To było tak skomplikowane, wie pan. Właśnie niestety to zastępowanie w tłumaczeniu, tłumaczenia już nieznanymi terminami. Także naprawdę bardzo trudno. No ale niektórzy to czytają. W każdym razie pamięć o nim ciągle trwa. Jest wielu wielbicieli jego. No i ja też uważam, że to była ciekawa postać. Miło go wspominam. Jeszcze pamiętam, no, przedziwne rzeczy się działy. Ja już kopałem swoje stanowiska na ziemi lubuskiej. Wieczorem przy kolacji, stukanie do drzwi. Stoją o drzwiach młoda dziewczyna i młody chłopak. I mówią, przysyła nas profesor Krukowski, my pracujemy w jego pracowni. I tu jest list od profesora, proszę, wręczyli mi. No i tam było napisane w tym liście, przysyłam panu dwa niemowlęta niewymownie zielone. Proszę zrobić z nich prahistoryków. No i wie pan, udało mi się, Zosia Sulgostowska to była. No i jeszcze był Maciek Czarnecki, który też zaczął nieźle karierę jako specjalista od paleolitu, ale potem poszedł w jakieś inne kierunki. No ale rzeczywiście Zosia Sulgostowska bardzo szybko przestała być niemowlęciem niewymownie zielonym. Choć czasem pozwalam sobie ją tak nazwać. No i jest też profesorem zasłużonym w tej dziedzinie. No i różne, na przykład ja kiedyś w liście, bo myśmy korespondowali i on zawsze, on nie uznawał tytułów. On zresztą, on miał tylko maturę, on nie miał nawet studiów, ale to jeszcze przed wojną on się bardzo rozwinął, już tak potem został profesorem za osiągnięcia. I on był konserwatorem zabytków archeologicznych przed wojną właśnie. Odkrywali wiele różnych rzeczy. Przyjaźnił się wtedy z profesorem Kostrzewskim. Potem im się, wie pan, popsuło, dlatego że Kostrzewski wydawał Pradzieje Polski. Miał ambicje, żeby to było wszystko już powoli tej nowoczesnej prahistorii. I tam były trzy rozdziały. A pierwszy o paleolicie i o paleolicie miał napisać Krukowski. Krukowski długo tego nie robił. Kostrzewski się spieszył, już miał napiętą drukarnię, no i poganiał go. I Krukowski mu przysłał maszynopis, który, jak teraz wiemy, był nie dziełem gotowym, tylko właściwie taką szkicem. Z tymi wszystkimi terminami i tak dalej, jeszcze w miarę zrozumiałymi. Ale ponieważ Kostrzewski się strasznie spieszył, nie wiedział zresztą, że to szkic. Myślał, że to jest, to, no nie rozumiał tego za bardzo, ale no przysłał fachowiec, drukujemy. I wydrukowali te pradzieje. I całe szczęście, bo dwa miesiące potem wojna wybuchła, także ten nakład był nawet stosunkowo niewielki. No i oczywiście stanęło, ale wyszła ta pradzieje i myśmy się jeszcze z nich uczyli tego paleolitu. Niemcy tłumaczyli polskie książki, jak objęli muzeum tutaj, polskie książki archeologiczne na niemiecki, ale tego nie tknęli, bo nikt tego nie umiał przetłumaczyć. No i no właśnie, no tyle to już wystarczy, przypuszczam, choć można byłoby dużo jeszcze rozmawiać z profesorem. No to jeszcze muszę powiedzieć, że właśnie ja się go kiedyś listownie, i że on tytułów nie uznawał. I do mnie pisał adres na kopercie, było najpierw pan student Michał Kobusiewicz, potem już pan magister Michał Kobusiewicz, potem nawet pan doktor, bo się doczekał się jeszcze mojego doktoratu. No ja o coś się go spytałem tam i on odpisał tak, moje drogie dziecię, bo wykazał pan embriową niezdolność zapamiętania rzeczy najprostszych. I tam pierwsze odpowiedział, drugie, trzecie, na końcu leży pan w stosunku 4:0, niech pan się broni. Ja mam te listy wszystkie. No, rodzaj ciekawego człowieka.